Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Holu Zakupowego. Dzisiaj nieco trochę tańszy budżet, że tak powiem, ale fajne marki, więc jeżeli Wam się spodoba, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem. A kto jest nowy na tym kanale, to niech zostawi oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych moich filmach na moim kanale po prostu. Także co? Myślę, że możemy przechodzić do tych wszystkich ubrań, które w ostatnim czasie sobie kupiłem. Pierwsze co mamy, jest to bluza z kapturem Tommy'ego Hilfigera. Tak ona się prezentuje. Kaptur oczywiście jest. Mamy tutaj zaciągacze, że tak powiem, białe. Jest to kolor taki w sumie granatowy trochę. Miałem wziąć kolor czarny, ale nie podobał mi się. Jeszcze mam planę kupić spodnie Tommy'ego, też takie właśnie granatowe, żeby pod bluzę pasowały. Także tak wygląda bluza, tak na dole, ma kieszenie oczywiście tutaj na brzuchu. No oczywiście rękawy, na rękawach mamy co? Na lewym rękawie mamy znaczek oczywiście Tommy. Nie wiem czy na lewym też to mam, nie, na lewym tego nie mamy. Oczywiście jest to rozmiar L i co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o materiał. Materiał tutaj jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o materiał ten tutaj, no mamy bawełnę klasycznie, ale jest ona bardzo ciepła, ta bluza. Milutki materiał, nie wiem czy widać, taka bawełna, ale jest bardzo cieplutka ta bluza, więc jestem z niej zadowolony. Kosztowała ona 305 zł na przecenie, była akurat na Zalando, także kosztowała 305 zł. I co? Myślę, że możemy przechodzić do kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą są shorty, które mi dopiero dzisiaj przyszły. Shorty z Nike'a. Tutaj mamy oczywiście znaczek Nike'a. Standardowy taki w sumie. Co prawda miałem kupić inny, bo miałem kupić tylko z znaczkiem, a kupiłem z napisem i ze znaczkiem Nike'a. Ale korol taki sam, nie mogę się wysłowić, przepraszam bardzo. Taki sam jaki chciałem, więc tak one się prezentują. Oczywiście ściągacze, materiał też bardzo miły, no jak na lato wiadomo, polister i tak dalej. Już nie będę tutaj Wam pokazywał, bo wiadomo, chyba każdy wie jak wygląda materiał polister. Dwie kieszenie, po prawej i po lewej. Tutaj mamy oczywiście, kosztowały one mnie 128 zł, też na przecenie. Kolejną rzeczą jest koszuleczka Tommy'ego Hilfigera. Tutaj akurat już czarna, ponieważ no wszyscy wykupili granatowe i nie było, także stwierdziłem, że sobie wezmę czarną. Tak się ona prezentuje, oczywiście Tommy Hilfiger. To jest też eleczka. Ogólnie one są takie typu slim, czyli że bardzo są jakby przylegające do ciała, nie wiem, obcisłe takie, no wiecie o co mi chodzi. Materiał też bardzo fajny. Zauważyłem, że w ogóle bluzy Tommy'ego, czy w ogóle ciuchy, tak jak po koszulce zauważyłem, czy po bluzie. A i oczywiście też ma znaczek na lewym rękawie. Nie wiem, czy teraz go widać. Nie widać go zbytnio. O, teraz trochę było widać. Na prawym ma? Nie, nie ma. Czyli tak samo jak w bluzie. Ogólnie zauważyłem, że ciuchy Tommy'ego, tak jak mówiłem, jak zauważyłem po koszulce i po bluzie, są bardzo, ale to bardzo dobrze wykonane materiałowo. Na serio mówię Wam. I teraz nie obijam tutaj bawełnę, tylko na serio Wam mówię, że są bardzo wykonane dobrze materiałowo. Mają bardzo fajny materiał, który w dotyku jest po prostu mega. Także ona kosztowała 170 zł. No i tutaj już nie Tommy, nie jakieś kurde Nike i tak dalej, tylko Bershka. Spodnie, joggery to są, bo ja jakby w jeansach nie lubię zbytnio chodzić, po prostu wolę w joggerach, bo są dla mnie jakby takie luźniejsze trochę. Joggery typowo bez dziur, bo mogę Wam pokazać, bez dziur, bez niczego na kolanach, bo mam joggery czarne i w takim samym kolorze jak te, z dziurami, ale te stwierdziłem, że kupię sobie tym razem bez dziur. Historia była taka, że przebrałem na komunię i stwierdziłem, że je sobie kupię. I no, w sumie kupowałem je pod komunię, ale no stwierdziłem, że jak już je kupiłem i kosztowały drogo, bo kosztowały 133 zł, no to kurde, no zostawię sobie, no bo inaczej by być nie mogło chyba.
No, także co, materiał też, materiał joggerów, jak w sumie joggerów, wiadomo chyba jaki, każdy chyba wie, dla mnie też mielusi bardzo, z tyłu dwie kieszenie, z przodu też mamy dwie kieszenie, jak widać tu jedna, tu druga, ściągacze oczywiście i jest to rozmiar też L-ka, bo ja w sumie L-ki noszę, więc jest to rozmiar L, moi drodzy Państwo. I co? To by było na tyle dzisiejszego odcinka. Wiem, króciutki odcinek, ale więcej rzeczy nie mam Wam do pokazania, więc to tyle byłoby z tych wszystkich ubrań. Także co? Trzymajcie się wszyscy, bo niedługo wakacje, także pewnie w jakimś dalekim czasie się do Was odezwę jeszcze na kanale, coś nagram. Także trzymajcie się i na razie, cześć.